Hello, witamy w drugim odcinku wywiadów z naszymi wspaniałymi kursantami. Dzisiaj ze mną pani Maria, która zaczęła ucząć się z nami niemieckiego, a obecnie szlifujemy angielski. Zapraszamy. Dzień dobry pani Mario. To ja tak na początek. Dzień dobry. Skąd się pani u nas wzięła w ogóle, Wencio? Powiem, że to tak trochę zupełnie przez przypadek, bo wzięłam ulotkę spod szkoły, zaprowadziłam moje dziecko do szkoły i tak, dokładnie, i ktoś tam mi dał tą ulotkę. Ja tej ulotki nie wyrzuciłam, tylko schowałam gdzieś tam daleko w jakieś swoje papierki, mając z tyłu głowy, że kiedyś to zacznę się uczyć niemieckiego. Niemieckiego, aczkolwiek może nie zacznę, tylko będę kontynuować, bo już kiedyś wcześniej uczyłam się tego niemieckiego z uwagi na to, że trochę nawet pracowałam w Austrii, w związku z tym język był mi bardzo potrzebny. Potem całkowicie o tym zapomniałam i w ogóle uważałam, że to się do niczego nie przydaje. Niemniej jednak z biegiem czasu się okazywało, że świat się rozwija tak, jak się rozwija i kawałek, brzydko mówiąc, języka w buzi by się przydało. Mając jakieś tam podłoże, osłuchanie może bardziej niż wiedzę książkową i umiejętności, no to stwierdziłam, że to będzie niemiecki. No, wykonałam jakieś tam ruchy w tym kierunku, coś tam się przez bodajże rok, może trochę więcej uczyłam, tylko że to była taka bardzo niesystematyczna nauka, trochę z mojej strony, trochę z winy osoby prowadzącej, ciągle gdzieś tam te lekcje były odwoływane, w związku z tym to mnie bardzo demotywowało. No i też tak niewiele robiłam. No i właśnie kiedyś 1 września, dokładnie to było, zaprowadzając moje najmłodsze dziecko do szkoły, wzięłam tą ulotkę, nie wyrzuciłam jej, jak to się robi z większością ulotek, tylko gdzieś tam sobie schowałam, mając z tyłu głowy, że kiedyś ją wykorzystam, kiedyś zadzwonię, kiedyś się umówię. I będę kontynuować naukę, ale też to upłynęło trochę czasu, zanim to zrobiłam, bo też zdawałam sobie sprawę, że ja to może jestem takim trochę ciężkim przypadkiem z uwagi na to, że niby mogę zawsze, ale ciągle mi coś może wypadać i potrzebowałam kogoś, kto trochę się dostosuje do mnie, do mojej pracy, do mojego czasu, który jest totalnie nie można go w jakiekolwiek ramy włożyć, a trochę mnie będzie bardzo motywował i będzie robił wszystko, żeby mi się chciało chcieć, bo to chyba takie najważniejsze jest, żeby się komuś chciało chcieć. Tak naprawdę to się musi wszystkim chcieć, żeby coś z tego wyszło. No nie można sobie odpuszczać. No i tak właśnie. W końcu wzięłam za ten telefon, zadzwoniłam, mówiłam się z panią Elą, idąc na pierwszą gdzieś tam lekcję, no to cała drżałam, no bo już oczywiście nic nie pamiętałam, jak to zazwyczaj było, ale byłam bardzo miło zaskoczona. Okazało się, że gdzieś tam te szare moje komórki może jeszcze tak całkiem nie wywietrzało to wszystko z tych szarych moich komórek. Coś tam wiem i zaczęłyśmy się uczyć niemieckiego. Byłam bardzo zafascynowana, bardzo mi się podobało, starałam się gdzieś tam każdą wolną chwilę poświęcić na to, żeby coś tym językiem robić. Przez pewien czas się to udawało. Potem już nie pamiętam, co się stało, że była jakaś przerwa. Przez jakiś czas po prostu zrezygnowałam, ale to były jakieś takie rodzinne sprawy. Potem znowu wróciłam. Pamiętam, był taki moment przełomowy, kiedy pani wyjechała na Wietnam, to był i wtedy jakoś ten niemiecki, on się nie sprawdził, tak, ja to tak pamiętam. Tak, ale niemniej jednak wcześniej też chyba była przerwa z tym niemieckim, że ja sama powiedziałam, że teraz mam czas, bo było faktycznie miałam... Było chyba przed tym wyjazdem, prawda? Tak. Taki trudny czas był jakoś? Tak, dokładnie.
I że do tematu wrócimy. I właśnie tak jak pani mówi, się stało, że było mi dane gdzieś tam wyjechać trochę dalej w świecie do Wietnamu. No i tam się tak naprawdę okazało, że no dobrze, no może coś tam jestem w stanie powiedzieć po niemiecku, ale co z tego, jak w dalekim świecie to tak naprawdę mnie nikt nie zrozumie, a po angielsku no to ja niestety no nic nie umiem. Nie potrafię najprostszej rzeczy załatwić, nie potrafię sobie nic kupić, nie potrafię się o nic w hotelu zapytać, nie potrafię o drogę zapytać, no tak naprawdę no nic mi z tego niemieckiego, nie potrafię pieniędzy wymienić. Nikt nie chciał po niemiecku takich prostych spraw, bo ja pamiętam, że tak. Dość fajnie rozmawiały po tym niemiecku, jakieś lekturki, coś, no i rozmowa szła. I pamiętam, z jaką frustracją pani wróciła z tego Wietnamu, że na kij ten niemiecki w takim, na takich czasach. No dokładnie, dokładnie. W momencie, kiedy pół świata mówi po angielsku, albo tak naprawdę po hiszpańsku, no to po co mi ten niemiecki? Co tak naprawdę mogę się w nim gdzieś tu, powiem, że w zasięgu komina porozumieć, no bo może Niemcy, może Austria, może trochę Szwajcaria, może Francja, no ale dziś świat jest coraz mniejszy i coraz bardziej chcemy gdzieś coraz dalej, coraz dalej, więcej. Już pominąwszy sytuację teraz obecnie koronawirusa, miejmy nadzieję, że to nie będzie trwać wiecznie i w końcu te granice się otworzą i będziemy mogli podróżować, no to okazuje się, że nawet wsiadając do samolotu, to stewardesa się nie pyta w żadnym innym języku, tylko się pyta po angielsku, czy ja chcę kawę, czy ja chcę kurczaka, czy ja chcę wołowinę, no dobrze, no ja chcę, ale już kobieto idzie ode mnie i tak naprawdę się nie odzywa i żeby daj mi cokolwiek, żebym ja nie musiała stresować. Gdzieś. Tym, że ja tak naprawdę nie wiem, co ty mówisz, pomijając fakt, że cała masa młodych ludzi, którzy koło mnie siedzą, są w stanie z nią porozmawiać. I w związku z tym, wracając z tego długiej podróży, kiedy musiałam przez dobę siedzieć gdzieś tam w samolocie i na lotniskach różnego rodzaju, po lotnisku też się bałam gdzieś tam przemieścić, no bo co będzie, jak się gdzieś zgubię, jak ja nie wiem, gdzie ja mam, jak ja się mogę z kimkolwiek dogadać, no to już lepiej jak siedzieć w miejscu. To jest totalny dyskomfort, prawda? Tak, naprawdę. I właśnie wtedy, jak wróciłam, to zapadła decyzja, że skoro ja już i tak przerwałam to niemiecki, to może nie jest jeszcze tak późno w zasadzie z moim wiekiem, no bo wiadomo, że nie jestem osobą 20+, żeby zacząć robić coś innego. No i właśnie tak rozpoczęła się moja przygoda z angielskim, która trwa od lutego ubiegłego roku. To proszę mi w takim razie powiedzieć, od lutego ubiegłego roku, jak teraz czuje się pani z angielskim? Czy teraz, ja wiem, koronawirus i siedzimy w domu, ale czy teraz udałoby się załatwić z tą stewardessą tego kurczaka, lotnisko, kawę, takie rzeczy? Czy widać postęp, czy widzi pani u siebie postęp, żeby teraz się odważyć? Te takie codzienne sprawy załatwić. Myślę, że tak. Nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby ktoś coś do mnie powiedział szybko, ale na pewno byłabym w stanie mu powiedzieć, no proszę poczekać, proszę mi to powiedzieć powoli. Wydaje mi się, że tego bym się nie bała. No, ciężko powiedzieć, czy bym się bała, czy bym się nie bała, ale już niejednokrotnie byłam w takiej sytuacji, że musiałam coś powiedzieć, no właśnie po niemiecku, nie po angielsku i jakoś tak mi się te słowa przychodziły do głowy i gdzieś tam może nie gramatycznie, może nie pięknym akcentem, ale wydaje mi się, że byłabym w stanie się z takimi prostymi rzeczami dogadać. No to mamy postęp. No to ho, czyli przez ten rok udało nam się, a udaje nam się już coś pogadać? Tak, wydaje mi się, że z lekcji na lekcję jakby coraz lepiej, no aczkolwiek cały czas mam gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest bardzo ciężka praca, trzeba na to dużo czasu poświęcić, trzeba
się osłuchać, trzeba mówić, trzeba oglądać filmy, ale wydaje mi się, że na tym etapie, w tym momencie to jestem na takim etapie, że słyszę i wyłapuję nawet pojedyncze słowa z tekstu piosenki, czy jakichś tam filmów, które gdzieś są tłumaczone, lektor mówi po angielsku, w związku z tym coraz bardziej mi się to zaczyna podobać, że coś tam jestem w stanie zrozumieć, nawet nie całe zdanie, ale nawet pojedyncze słowo, które gdzieś tam łącząc ze sobą obraz i dźwięk, jest coś w stanie człowiek wymyślić, o czym to może być i dlatego też coraz bardziej podoba mi się nauka tego angielskiego. No oczywiście czas, który poświęcić i nie zawsze jest to tyle, ile bym chciała, ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby to robić mega systematycznie, nawet w krótkim czasie, kilka razy dziennie zaglądnąć do jakiegoś tam, nie wiem, zdania, opowiadania, kontekstu, przypomnieć sobie jakieś wyrażenie, no to już bardzo, bardzo dużo daje, bardzo dużo daje, no i słuchać na pewno. I nie raz w tygodniu do zmęczenia godzinę, półtorej, tylko codziennie, tak jak pani ma nawet mówi, kilka razy dziennie rzucić okiem, coś odświeżyć, coś przeczytać, coś posłuchać. Dokładnie. To by była ta recepta. No, dla mnie to jest ta recepta. Dla mnie to jest takie mega ważne, bo siedzenie długo przy jednej rzeczy przynajmniej mi nie pozwala się skupić aż tak bardzo długo, bo teraz gdzieś tam myśli się rozbiegają. Tak, i już myślę, co tam trzeba dalej robić, czy w domu, czy w związku z panem, czy z czymkolwiek, w związku z tym, czy już gdzieś muszę jechać, coś załatwić, coś zrobić, ale uważam, każde 10 minut jest ważne i każde 10 minut jest cenne i trzeba, no, trzeba do tego dążyć, żeby znaleźć te 10-15 minut, 3 razy po 10 minut w ciągu dnia. Jak tak się mówi, do tego. Ale z drugiej strony zorganizować to, wziąć tą książkę, ten zeszyt, nie wiem, telefon, odsłuchać rozmówkę, która trwa 2 minuty. Wydaje się, że to nie jest dużo, ale trzeba wypracować sobie taką wielką systematyczność i taką wielką motywację i, no i po prostu chcieć, bo to jest najważniejsze. Żeby mi się ukraść te 10 minut, poświęcić, czekając gdzieś na coś. Dokładnie. Pani, z tego, co ja wiem, pani dzieci dużo wozi. No teraz wszyscy w domu, ale ogólnie tak. To na zajęcia, to do szkoły, to ze szkoły. I to też było z jednych takich motywów, które zadecydowały o tym, że gdzieś tam wróciłam do nauki języków, bo no jak już miałam z kimś tam czekać, na kogoś czekać pół godziny, godzinę, nie jestem osobą, która gdzieś tam lubię chodzić, przemieszczać się po mieście, oglądać te same wystawy, czy zwiedzać te same sklepy. W związku z tym wolałam zawsze ten czas spożytkować jakoś dobrze. I wtedy to teraz. To, co pani powiedziała, to jest hiperważne. Wydaje mi się, że to jest klucz do nauki języków. Właśnie ta mała systematyczność, małą łyżeczką, po troszkę, że o to chodzi. To wtedy, jak są te postępy. I to jest. Ja jeszcze mam taką jedną gdzieś tam myśl, do której bardzo często wracam, że choćbym codziennie nauczyła się jednego słowa, tylko i wyłącznie jednego słowa, czy jednego wyrażenia, jednego zwrotu, to przez rok nauczę się 365. A ten czas i tak upłynie, prawda? Rok tak minie, nic nie robiąc, no jestem w stracie. Prawda? Dokładnie, a znając te 360 słów, jestem w stanie parę zdań zbudować, jestem w stanie parę rzeczy powiedzieć, dowiedzieć się, parę rzeczy załatwić. No wiadomo, że to nie jest na pewno umiejętność na poziomie, że mogę prowadzić rozmowy biznesowe w języku angielskim, bo to na pewno wymaga dużo więcej czasu, jeszcze więcej samodyscypliny, jeszcze więcej konwersacji różnego rodzaju, ale na pewno jest to jakiś tam pierwszy etap, który warto pokonać, który trzeba pokonać, no żeby do czego mówić, tak? To ja jeszcze trochę z innej beczki. Jakby pani opowiedziała, jak wyglądają nasze zajęcia? Co my robimy?
Jak to się u nas w Encio uczy angielskiego? Zajęcia u Pani mi się bardzo podobają z tego powodu, że one nie są takie stricte książkowe. Nie są to uzupełnianki, nie są to ćwiczenia, które gdzieś tam ciągle dopisujemy końcówki, ciągle szukamy odpowiedniego, właściwego elementu językowego, który w daną lukę trzeba wstawić, tylko one są takie bardzo spontaniczne i bardzo często lekcja, nawet tak myślę, że gdyby nawet pani sobie zaplanuje, że a dzisiaj to zrobimy to nagle pokazuje, że zaczynamy rozmowę i wychodzi zupełnie coś innego. To jest bardziej potrzebne na dziś. Dokładnie, dokładnie. I wydaje mi się, że to jest takie fajne, bo takie rzeczy to się dużo łatwiej, dużo szybciej i dużo lepiej zapamiętuje. I tak samo taka różnorodność ćwiczeń. To mamy jakieś kryminalne opowiadania, które są nawet książkami, bym powiedziała. I to też tak bardzo mi się podobało, nawet dlatego, że sobie myślę, no jaka, ja już nie jestem taka całkiem początkująca. To nic, że to tam było. Jak Blood Diamonds, prawda? Tak, ale ja czytam książkę po angielsku, no i ją rozumiem. I to było takie fajne, nawet umiem o tym wiedzieć. Prawda, że czasami na zasadzie kali jeść, kali pić, ale coś się staram i coś umiem opowiedzieć. Natomiast teraz mamy perypetie kilkunastu osób, które są bardzo różne, ale w zasadzie też oparte o to samo słownictwo. I to też jest mega ważne, ponieważ ciągle wracamy do tych samych słów, do tych samych wyrażeń i one gdzieś tam w tych szarych komórkach się zapamiętują i utrwalają i człowiek coraz mniej boi się z nich korzystać. Także że to jest takie mega ciekawe i mega, mega fajne. Czyli to zadanie domowe to jest czytanie tych historyjek i jeszcze coś. Tam mi się wydaje, czytanie, że... słuchanie. Czytanie i słuchanie, odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie nawet jakichś takich zwrotów, które gdzieś tam się pojawiły, w jakimś kontekście były użyte. Ostatnio miałyśmy takie bardzo fajne ćwiczenie, które mi się podobało na zasadzie słowotwórstwa, że trzeba włożyć, mówiąc brzydko, w zdanie słowo, które no, w języku angielskim jest cała masa rodzin słów, które są do siebie podobne, a niejednokrotnie oznaczają co innego, a baza jest taka sama i trzeba było gdzieś tam coś wykombinować, ale przy tym kombinując, co tam mogło być, można było się nauczyć innych słów, które już niejako poszerzały horyzonty i poszerzały umiejętności, bo jeżeli początek jest taki sam, a tylko końcówkę zmienię, no to już mam do zapamiętania jakby mniej. W związku z tym to też ciekawe ćwiczenie, które uważam bardzo dużo wnosi i pomaga. Pomaga, bo sobie mogę pouporządkować w głowie, tak jak pani mówi, rodziną wyrazów. Ja zawsze lubiłam się tak uczyć, żeby mieć ogród, ogrodnik, hobby, ogrodnictwo, prawda? Jakoś można sobie to tak uporządkować, rzeczy, które się zna i na bazie tego, co znam, dołożyć sobie coś nowego. Coś wykombinować właśnie, może nawet do końca nie być przekonany, że to jest tak, ale jak tu było tak, to może tak będzie i coś się wykombinuje, coś się wymyśli. Jeszcze chciałabym zapytać, bo za niedługo wakacje. Jak pani myśli, dobrze sobie zrobić takie 2 miesiące laby, dobrze sobie zafundować taką przerwę, odpocząć, szarym komórkom dać odpocząć, czy lepiej takie przerwy, unikać takiej długiej przerwy? Z mojego punktu widzenia lepiej unikać takiej długiej przerwy, bo uważam, że każda przerwa demotywuje, no bo to jest obowiązek, to jest praca. Ja uważam, że nauka to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. Więcej niż hobby, tak? Tak, nic samo nie przychodzi, nic się samo nie robi, bo to, że ja sobie kupię całą masę książek do angielskiego i zorganizuję sobie całą masę słuchanek i to leżało gdzieś tam na półce, to nic nie da. No, trzeba lepiej mieć jedno, a z tego korzystać i to realizować i to robić. I ważne też jest, żeby się wzajemnie motywować. Tak jak tu na początku wspomniałam, że
kiedyś nie wychodziła mi nauka angielskiego z tego tytułu, że nawet osoba, którą poprosiłam o pomoc w tym, może nie ze złej woli, no ale po prostu akurat tak wychodziło, że ciągle gdzieś tam musiała odwoływać i przestawiać te lekcje, to mnie też motywowało bardziej. Bo wybija się, prawda, ten rytm. Wybija się z rytmu, jak się do czegoś nie zagląda przez dzień, przez dwa, przez trzy, to się mu już nie chce. W związku z tym, a ja nie zobaczyłam, no to dziś też nie zobaczę, może zobaczę jutro. A jutro coś mi wypadnie, no to może pojutrze też się nic nie stanie, ale to nie jest tak. Właśnie to nie jest każdy dzień zwłoki, uważam, że prowadzi do tego, że człowiek zrezygnować może się poddać. W związku z tym długie przerwy typu wakacje nie są wskazane. No wiadomo, że jak ktoś wyjedzie na wakacje, jak mu się da na 2 tygodnie, no to można sobie odpuścić. 2 tygodnie, tak. 2 miesiące to jest za dużo. To już... No i potem po takiej przerwie, tak jak pani mówi, człowiek się cofa, jest frustracja, bo muszę przypominać to, co było, ogarniać, na nowo wyruszać, lepiej, krótka przerwa i wracamy do roboty. Dokładnie. No to jeszcze takie pytanie, zamierza pani kontynuować z nami naukę? No tak, nie zamierzam kończyć. Zamierzam kontynuować, bo tak jak mówię, no ja przynajmniej jestem osobą, która potrzebuje mieć tak zwany bat nad sobą. Jak mi pani Ela zada, to wiem, że muszę do niej iść, czy musimy się teraz zobaczyć, no to muszę coś przygotować, to choćby nawet nie chciała. A samemu? To muszę, bo ja wiem, że jest gro ludzi, którzy potrafią się sami zmobilizować i sami będą systematycznie coś tam robić i podziwiam takie osoby. No ja do nich nie należę. Ja gdzieś tam ten bat na plecach muszę czuć, że... że umówiłyśmy się, liczymy na to i będziemy gadać. Dokładnie. Kto tam był ostatnio? Dokładnie. Chyba Litong? Nie, chyba Natasza ostatnio na tapecie w tych naszych historyjkach. Pani Mario, jeszcze z takiej beczki. Od Państwa jeszcze u nas syn jeszcze jest w ENCIE od Państwa. Później dołączył. Najpierw my zaczęłyśmy tą przygodę z językami, potem dołączył Marcin. On w takim żeńskim towarzystwie, ale chyba się tam odnalazł. Tak, no on też jest takim typem człowieka, że on lubi akurat żeńskie towarzystwo, to jest w związku z tym... Grupa pasuje. To mu nie przeszkadza na pewno, ale też nie jest osobą, która uwielbia się uczyć. Uczy się bardziej dlatego, że się mu każe i się wyrywa od niego. No też jest młody chłopak, no to inaczej do tego... Jest zupełnie inne podejście, prawda? Tak. Z punktu widzenia nastolatka, a 40+, to jest troszeczkę inaczej. Czyli tutaj widać must i have to. Tak? Kto has to? Marcin has to. Dokładnie. A tu jest to I must. Że ja dokładnie. Ale przychodzi do Was bardzo chętnie, nigdy nie wymyśla, że nie pójdzie, bo coś tam, jak to czasami się zdarza, że... Wszystko inne jest ważne. Co by tu zrobić, żeby się wymigać? Nie ma czegoś takiego. Super. Zawsze trzeba iść, idzie i... To trzeba zrobić, to ja wiem, że robi. Jest zadowolony. Złego słowa nie słyszę. Nie, jest okej. To jeszcze ostatnia rzecz. No bo tak jak pani mówi, przedtem się chodziło, teraz się włącza Zoom. Jak te lekcje przez internet? Jak w takiej rzeczywistości udało się odnaleźć w nauce języka? No pominąwszy jakieś tam problemy techniczne, które się zdarzają. Tak dzisiaj, prawda? Nie, siła no, wszystkich nas to zaskoczyło. No, taka jest prawda, że wszystkich nas to zaskoczyło. Niemniej jednak uważam, że te lekcje nie są mniej wartościowe niż te face to face. Natomiast ja osobiście wolałam osobisty kontakt niż przez internet. Jednak to jakby taki bliższy kontakt wydaje mi się, że bardziej sprzyja temu, że człowiek się wyłączy i poświęci tą chwilę konkretnie tej sprawie, którą w tej chwili załatwia. Bo jak
świat się nie toczy wokół niego. W momencie, kiedy się w domu pracuje, w domu mieszka, w domu uczy, ma się tak naprawdę teraz wszystko, w związku z tym jest trudniej. Tak, można jest... wyjść, można się odciąć i mieć swoją godzinę angielskiego. Mam nadzieję, że jak całe to wariactwo koronawirusowe się skończy, to właśnie tak będziemy się tutaj u nas widywać. Oby jak najszybciej. Zobaczymy na bieżąco, będziemy śledzić, czy już można, czy nie można, jakie wymogi i czy będzie bezpiecznie. Póki co tak jest chyba najlepiej, jak się da. Myślę, że tak. No ważne, że bardzo szybko była reakcja z Pani strony, że nie było czegoś takiego, a no to odwołujemy tydzień, dwa, cztery, bo się nie da, bo jest taka sytuacja, tylko tak naprawdę w związku z koronawirusem nie straciliśmy ani jednej lekcji, bo od razu... Tak, piątek były zajęcia. Tak, jeszcze, od samego początku. Myśmy chyba jeszcze Zoom wtedy testowali, ale Messenger był i te zajęcia... Messenger tak, działał w związku z... Widziałyśmy się, słyszeliśmy. Tak, dlatego to też jest, uważam, też niejako przedstawiano Panią jako osobę, która gdzieś tam potrafiła się odnaleźć bardzo szybko i... Alleluja osobę, i do przodu. Że tak, że no nie przerażają ją trudności i problemy. No, ma się zrobić, trzeba zrobić. I to mi się podoba. No to tak jak z angielskim, tak? Ma się zrobić, trzeba zrobić, jest zadanie, jest lekcja, nie ma wymyślania. Tak, dokładnie. Ekstra. Pani Mario, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za czas. Ja również. Mimo tych trudności technicznych, za przenoszenie się i szukanie sygnału. Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że moje jakieś tam te sugestie i opowiadania komuś posłuży po prostu za... Jestem przekonana. Żeby go przekonać dokładnie, że warto, że trzeba. Zawsze mówię, że najpierw trzeba wymagać od siebie, a potem od całego świata. I to też jest chyba takie jedno z moich motyw życiowych. I w końcu zadzwonić na ten numer z tej ulotki, co się ją tak. Nosi w torebce. Tak. Ale naprawdę tak to było, że najpierw gdzieś tam głęboko schowałam, a potem do niej wróciłam. I tak trzeba. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w piątek na zajęciach. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam.